Witam wszystkich miłośników gołębi. Nagrywam ten filmik, ponieważ chcę przeznaczyć młodego gołąbka z roku 2017 na aukcję charytatywną dla Kaliny Owocka. Adres strony internetowej, gdzie można poczytać o tej dziewczynce 3,5-letniej, podam pod filmem. Może uda mi się też w filmiku zamieścić, więc można w niego kliknąć. Dziewczynka walczy z chorobą serca. W tym celu musi mieć wykonywane drogie operacje, które nie są refundowane. Jej operacja będzie w Rzymie. Rodzice sami nie są w stanie sfinansować tak dużego wydatku, dlatego chciałem dołożyć cegiełkę w postaci właśnie młodego, który będzie wystawiony na ten cel. Będzie to młody z bardzo dobrych gołąbków z mojej hodowli, żeby tylko wspomnieć, że warto. No to w zeszłym roku ukończyłem na trzecim miejscu, drugi wicemistrz okręgu Bielsko-Biała na około 1200 hodowców. To jest rok 2016. Zdobyłem też mistrza oddziału w GMP w kategorii C, mistrza w tradycyjnym. Także gołąbki są wartościowe. Postaram się coś bardzo fajnego na ten cel wybrać. Także myślę, że warto, a cel jest taki, że po prostu warto wspomóc kogoś, kto jest w potrzebie. W tej chwili młody jest tej wielkości. Cóż mogę o nim powiedzieć? Jego ojcem jest brat samiczki, która w zeszłym roku miała 10 konkursów, 3 razy maraton, 3 razy 500 km. Z rodziny moich rudych, przy czym ojciec jest ciemny, nie jest rudy, więc młody raczej na pewno rudy nie będzie. A matka jest siostrą samczyka, który miał 2 pierwsze konkursy z 730 km. Super gołębi, które super się u mnie sprawują. Także taka krzyżówka. Są dwa młode w gnieździe. Na dzień dzisiejszy jest taki. Warunkiem jest, młody urośnie. Jeśli da się go wysłać pocztą, no to zostanie wysłany pocztą na koszt odbiorcy. Można też odebrać go osobiście. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że nie da się wysłać pocztą, mogę go przetrzymać dłużej lub ewentualnie podlega wymianie na jakiegoś innego z zwycięzcą aukcji, w jaki sposób się tam domówimy. Możemy się także domówić na jakiegoś ewentualnie innego młodego, to tylko jedna z propozycji takich wartościowych krzyżówek. Wszystkie młode są w takim wieku, także licytujemy tego młodego, a w sprawach zamiany szczegółów dostawy można się domówić i skontaktować. Pokażę teraz go w gnieździe. Tu mamy go w gnieździe z jego matką. A tu jest ciocia, siostra ojca. Właśnie z takich rodziny rudych się one wywodzą. Tu jest brat z gniazda ojca tego młodego. Ten jest rudy. Nie wiem, czy to widać. Samczyk, brat, czyli wujek młodego. Brat samiczki, co w zeszłym roku zdobyła 10 konkursów. Także bardzo dobry materiał. Także młody po jego bracie jest przedmiotem licytacji.